Hej wszystkim to Gulliczemas Kryny, dziękuję, dziękuję moim kanale z MSP i ten odcinek jest w sumie zupełnie nieprzemyślany, bo wpadłem do niego dosłownie minuty temu i stwierdziłem, dobra, mogę spróbować to zrobić, to może... może to chyba na pewno nie wyjdzie, ale why not? Przy tworzeniu MSP2 spytałem się was jakie opcje powinny się tam znaleźć i w komentarzach często pojawiała się opcja z Zmianą sylwetki, czyli żeby w była nie tylko chuda, ale też trochę kości i ogólnie gruba. Ale póki co MS takiego nie zrobiło, i szczerze wątpię, żeby coś takiego się pojawiło, a w sumie szkoda. Bo nie ma co ukrywać, że osoby młodsze, dużo czerpią z tego życia internetowego, w tym z gier i nie oszukujmy się. Większość twórców gier tworzy głównie postacie, które są o szczupłej sylwetce, czasami nawet chyba nazbyt zbyt szczupłej. I stwierdziłem w sumie, że skoro MSP raczej tego nie zrobi, to czemu nie spróbowałbym tego zrobić samemu na MSP? I pewne jest to, że to będzie wielki wypał, ale dzisiaj chcę, aby moja postać była przy kości. Zaczynajmy! Yeah. Pewnie będą pytania o to, jak w ogóle to zrobić, więc wejdę w artbooki, dam tam swoją postać, tylko przydałoby się może przebrać, albo może kupię jakiś specjalny look dla niej, bo chciałbym, żeby było troszkę widać jej ciała, więc jak coś znajdę, to do was wrócę. Okej, okay, jestem już z powrotem i udało mi się kupić taki komplet, znaczy to nie jest komplet, stonosz i majtki, ale zrobiłem z tego komplet i teraz będę musiał tą postać ładnie tutaj ustawić i zrobić screena, więc to Wam przyspieszę. Okej, okay, minęło już troszkę czasu i przy okazji przygotowałem skina do obróbki, czyli usunąłem zielone tło. Nie pokazałem wam tego jak to zrobiłem, ponieważ... po co? Przy okazji troszkę naprawimy animację, tutaj dodałem trochę ciała, którego brakowało. I teraz, żeby nim było. Ja mistrzem szybko nie jestem, ja się jego nauczyłem całkowicie samemu. Nie oglądałem żadnych poradników czy coś w tym stylu. Po prostu się w nim bawiłem. I teraz będę chciał naszą postać... Utuczyć. Więc postaram się może na początku wyznaczyć jakieś granice sylwetki oraz narysuję to, jakbym chciał, żeby ona wyglądała. Więc to spróbuję zrobić. Powiedzmy, że ta linia to ma być jej ciało, więc zaznaczyłem sobie to już i wezmę smużenie i postaram się to. Ej, to nie wygląda nawet źle. Znaczy, tutaj brakuje ciała, ale to za dorobię. Ej, to nie wygląda chyba nawet tak źle. Próbuję najpierw tą postać minimalnie utuczyć i zobaczę potem, co mogę zrobić dalej z tym. Okej, okay, jeden bok mamy, teraz drugi. Powiedzmy, że takie coś będzie okej okay. Na pewno nie jest to symetryczne, ale walić to, czy to jest symetryczne, czy nie. A nie jest. Okej, okay, troszkę brakuje nam majtek, więc może też to dorobię. Powiedzmy, może. Tyle. O, to nie było mega równe, ale walić to. Wypełnimy to teraz. Okej, okay, to niech wygląda źle. Ta majki tutaj zostawię, bo to się może przydać. I zajmę się teraz tutaj tym bokiem. Okej, okay, więc nasza muzyka już nie ma takiej ładnej sylwetki. Jest jakiś progres, chociaż reszta wciąż wygląda dziwnie. I w sumie jeszcze nie jest to to, co chciałem uzyskać, ale spokojnie do tego dojdziemy. Teraz może wezmę, zajmę się nogami, ponieważ nogi też nie są zbytnio chudne, kiedy mamy troszkę ciałka i może pogrąbie je tak hmm, może tyle, ale boję się, że coś tu nie odwalić z tym, bo to łatwo zepsuć. A ja będę szczery, ja nigdy nie odbiłem też żadnych editów MSP. Może jednego kiedyś zrobiłem, a to się w sumie zalicza już do editów, więc hmm. jeśli ogląda to ktoś, kto robi edity na MSP, to proszę, niech ktoś zrobi Mummy Star, która jest troszkę przy kości. Błagam was o to. Okej, okay, zaznaczyłem tyle ciała i może po prostu to wypełnię zamiast e, przeciągać to i zobaczymy jak to To wygląda źle. Okej, okay, już jestem z powrotem i minęło około 30-20 minut, ale zbiłem obie nogi i poprawiłem trochę sylwetkę. I teraz zostanie mi do przerobienia twarz i to tutaj reszta ciała. No i szyja, bo szyja na pewno taka cienka nie będzie. Hmm, powiedzmy może, że przerobię ją o Hmm, tyle tak myślę, no powiedzmy no to nie w sumie aż tak źle chyba, nie aż tak źle tak bym powiedział, i nie żeby coś, ale skoro mamy już dość duże ciało to piersi TEŻ ale może najpierw się tutaj tym ciałem, żeby to jakoś pogrubić, może tyle okej, okay, teraz zajmiemy się piersiami, które postaram się powiększyć to może być złe i to mega, ale okej okay. powiedzmy, że spróbuję pierw. Bo. No już to wygląda matko boska, mi to, ale to mi szaleje. Okej, okay, powiększyłem troszkę piersi, więc może teraz zajmę się jeszcze troszkę może nogami, tak minimalnie. Okej, okay, to wygląda mega źle. Okej, okay, piersi mamy teraz większe, więc została twarz, ale chyba z twarzą to nic nie zdziałam, bo no... Trudno to jakoś przerobić. Okej, okay, wiecie co? Ja postaram się to zrobić też w przyspieszeniu, bo to będzie jeszcze troszkę roboty z tym, tak myślę. I w was, kiedy to będzie gotowe, Snapchat, przestańcie mnie pisać teraz. Okej, okay, minęło już pół godziny. Może nawet więcej, tak mi się wydaje, ale mniejsza. I troszkę się bawiłem z tym zdjęciem i tak. Teraz ono wygląda. Szczerze. Ee, nie wyszło najgorzej, chociaż nie jest zbyt perfekcyjne. Mam wrażenie, że mimo wszystko nie jest to proporcjonalne, szczególnie tutaj, to mi się w ogóle nie podoba. Gdybym miał tutaj więcej czasu, chociaż nagrywam to. W sumie ok, mam dużo czasu, ale po prostu nie chcę się jestem bawić kuźwa kilka godzin. I tak. E, napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się mój edit tej postaci i czy chcielibyście, żeby taka postać była na MSP. Starałem się, ok. Naprawdę się starałem, ale wyszło jak wyszło. I tak. Ee, dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcecie, bym jeszcze taką postać po raz kolejny, to piszcie śmiało. Subskrybujcie komentarze to do niczego nie zmuszam. Jestem świnią. Cześć na razie, papa. Pa. Elo.